Na spotkaniu oprócz działaczki Solidarności pojawili się również przedstawiciele emerytów i rencistów, a także studentki reprezentujące młode pokolenie. Jak podkreślała Małgorzata Calińska-Majer, problem źle funkcjonującego systemu dotyczy całego społeczeństwa, a nie tylko określonej grupy. Wielu jest takich, co już ma dzisiaj 30 parę lat i ma zero na koncie w ZUS-ie, bo pracuje na czarno i nie ma żadnej składki. Sąd chcemy pokazać, że sprawa emerytury, wielkości emerytury i waloryzacji jest całego społeczeństwa. Kandydatka na posła wspomniała o głównych postulatach i problemach, z którymi na co dzień borykają się polscy emeryci i renciści. Podkreśliła, że popiera przywrócenie corocznej waloryzacji oraz wprowadzenie darmowych leków dla najstarszych seniorów. Chciałabym przedstawić tu przedstawicieli emerytów, bo oni już obecnie mają emeryturę i mają ją czasami tak niską, że nie mogą za nią przeżyć, nie mówiąc już o wykupieniu leków. I tu mam przedstawicieli młodzieży, która tak naprawdę dzisiaj nie wie, czy kiedykolwiek dożyje, że będzie miała emeryturę i jaką będzie miała, dlatego że po pierwsze się uczą, nie wiedzą, czy będą mieli pracę, a ci, co już gdzieś tam nadają się do pracy, to jest kłopot, czy będzie miał umowę, czy nie będzie miał, czy będą składki odprowadzane, czy nie będą. Studenci obecni na konferencji mówili o swoich obawach i zapowiedzieli swój udział w pikiecie, która odbyła się pod hasłem „I ty zostaniesz emerytem”. Czynne działanie młodego pokolenia dają, a przynajmniej powinny dawać do myślenia, czy faktycznie tkwimy w tak niepewnym systemie emerytalnym. Ja jestem obecnie studentką Politechniki Wrocławskiej, ale nie wiem, gdzie będę pracować, nie wiem, jak będę odkładać na emeryturę. Dlatego boję się, a czas wiadomo szybko leci. Małgorzata Calińska-Majer zapowiedziała, że jeśli zostanie wybrana, to będzie reprezentowała sprawę emerytów i rencistów w parlamencie jako rzecznik.